Wiesz, ile masz lat? To. Ty. Ja mam 13. On ma 13,5. No, ja pilnowałem, żeby się nic nie stało razem z Oli, bo obserwowaliśmy ich z zewnątrz. Dlatego byli w krzakach. To gdzie oni byli, że musiałeś ich z zewnątrz obserwować? No w domu. Konkrety. No... Młodzieniaszku. W drugim pomieszczeniu od lewej na pierwszym piętrze domu państwa tam z murów. Gdzie jest tam mały? To sypialnie. Lewatka mnie wkroiła. Sama się wkroiła. Dzień tak wstaje. W sypialni? Do niczego nie doszło. W sypialni? To była sypialnia? Nie wiem. Jak to doszło? Wiesz tak. Kochanie, może gdybyś nie pracował w drugim hrabstwie, to byś wiedział, co się z nami dzieje. Dobrze, zatem wyjeżdż wraz ze mną do tego drugiego hrabstwa, żeby miał cię na oku. Zapomnij! Nienawidzę cię! Może korzeniem jakiegoś kotka, bo wiesz, słonika, jakieś ohydne, tandetne coś, rzucę mu pod nogi. Nigdy! Nigdy do mnie nie ujadę! Nienawidzę was! Muszę, wiesz, bym biegał. Biega na piętro. Mike wzrusza ramionami. Mike. Widzisz, do czego doprowadziłeś? No. Zabieram ci te wszystkie rzeczy. Co? To przez tą głupią muzykę. Jaką głupią muzykę? To jest moje życie. Żebyś siostrę prowadził po obcych domach? Sama tam poszła. Przecież ja mówię, że byłeś z nią. Obserwowałem, żeby do niczego nie doszło. Ja pilnuję moralności w tym domu. Czarny brzeg! Podcinanie ptaków. Zatem przez najbliższy miesiąc, tydzień w tydzień będziesz z babcią siedział i w chórku śpiewał. To jest kara dla ciebie. A... Nie ma dyskusji. Tato, a w chórku też śpiewa ta... córka pastora? Skąd ja mam wiedzieć? Mam na matkę się patrzę. Takie w głową. Dobrze, tato. No, to idź do sypialni. Rozbij się spokojnie. No wiesz, że on tam ugłaskuje. Dobranoc. Noc będzie ciemna i wieczna. Dodaję do siebie. Wow, srogo. Noc rzeczywiście była ciemna. Głośna. Rzeczywiście zdawało się, że trwa wiecznie. O nie! Czy Mike jest prorokiem? Czas jest prorokiem. Prawda to metal. To było naprawdę. Z samego rana, jak gdyby nigdy nic, przy śniadaniu wasza mama oznajmia wam, że po prostu dzisiaj spędza dzień z tatą, a wy pojedziecie sobie z Tomem na łódkę nad jezioro. W ramach kary. O nie. To będzie bardzo bolesne. Nienawidzę was. Opalicie się trochę. Mamo, a możemy dostać ten, $2 na ten, wczoraj nam na napoje zeszło. Potrzebujemy... On widzi, że podchodzi tak, wiesz, żeby tata nie widział, daje wam po piątce. Macie, po dolarze tylko! Już! Gdyby was to nie było! Dzięki. Kupili 50 znowu, nie? Nie zabrakło szwab. Ale rano dzwoni telefon, budzi was wszystkich. W końcu wchodzi do twojego pokoju twój tata. Emily, znaczy mama tej Majka chciała, żebyśmy pojechali bez niej na łódkę, żebyście się lepiej poznali. Że nasza czwórka. Chcesz mi coś powiedzieć? Ja pytam. W sensie, że...
Rogers, Oli i my. I ja. A kogo zaprosił ostatnio na bal? No, tak. Ta czwórka będzie idealna. Ale kogo ostatnio zaprosiłeś? Konkrety, nazwiska. Tato! To moje życie! Wiesz, on taki jako zdenerwowany. A wiesz, jaki miałem rano telefon, wiesz? Jaki? Że ponoć z córką mamy Chloe się umawiasz. No i co? To jest bardzo mądra dziewczyna. Leją. To po jaką cholerę zapraszasz inne na bale? Zawisło pytanie w powietrzu. To jest moje życie! Oli, ubieramy się! Idziemy na łódkę! Oli jakby przypatrywał się tej sceny gdzieś tam. Może jej powiedz delikatnie, że zrobicie sobie przerwę. A ja nie chcę robić sobie od niej przerwy. To może powiedz jej, że nie chcesz też przerwy od innych koleżanek. I ona sama ją zechce. Ale ona wie, że ja nie chcę przerwy od innych koleżanek, a nadal się ze mną... Znaczy, chodzimy ze sobą w różne miejsca. Taki zdziwiony, widzisz, drapie się chwilę po głowie. Młodzież. Czy to nic poważnego? Sam się uśmiecha trochę do swoich myśli? To taka, tato... Bardzo dobra koleżanka. A, to idziemy na łódkę. Super. A czy ja nie będę pływał? Nie, my popływamy sobie. Trzeba ćwiczyć tę klatę. Pokazuję, przebierając koszulkę, mówi Sam. No widzisz, że on też tak zdejmuje. No, żebyś wyglądał przynajmniej tak jak ja. Widzisz, że podchodzi do Olivera, który jest tam w łóżku, tak? No to ja już nie wiem. Klecie cię tam po ramieniu. Oliver! Patrz, tak wyglądają męskie bicepsy! Oliver tak na tą swoją suchą klatę, patrzy na tego tatę, robi mu się czerwono przed oczami, na policzkach, po czym już ubieram się. Musisz jeść wołowinę suszoną. Dobrze. I widzisz, jak on się tak... Widzisz, że podchodzi do szafki. Zasłania bardziej tą kołdrą. Rzuca ci kilka takich pasków suszonej wołowiny na łóżko. Zjedz! Jak powiosłujesz, trochę ci urośnie. Dobrze, panie Moore. Po czym biorę tę wołowinkę i zaczynam... Gryźć i nie wiem, rzuć. A mogę, wyjdzie pan, ja się przebiorę? Facety się siebie nie wstydzą. Oj, tato, też miałeś kiedyś te 13 lat, no. Ale... Nigdy się nie wstydziłem swojego ciała. Ale nie wszyscy są jak Murowie. A powinni. I wychodzi. Po czym zabiera was nad jezioro, podjeżdża pod dom bliźniaków, którzy są już wyszukiwani na zewnątrz, przygotowani i rzeczywiście zawozi was nad jezioro, gdzie zostawia was, mówię, że po prostu wróci 15-16 może. Rozumiem, i tam jest później. Z nim, nie z nami. Tak. Dobrze, bardzo dobrze. To jesteśmy nad jeziorem i mamy łódkę. Kto gotowy na wiosłowanie? Mówi Sam, ściągając koszulkę, zasiadając za sterami. Mike zapina swoją ramę pod samą szyję, dodajemy. Rzeczywiście, gdy tylko dochodzicie z łódką nad brzeg jeziora, widzicie takie krążące chmary ptaków nad jedną z wysp. No to chyba wiemy gdzie. Zatem cała naprzód! I Sam, wspierając się siłą Majka, wiosłują w kierunku wyspy. Płyniecie i czym dalej, tym widzicie gołębie, które lecą po prostu w kierunku tej wyspy. Widzicie, że niosą różnego rodzaju materiały. Od jakichś błyskotek, po szkło, po metal, jakby zrobiły gniazdo. Po drewno, tak. Jakby znosiły po prostu na gniazdo. I służyste też, one dosyć nisko lecą. Ciężkie mają te przedmioty, słyszycie. Dobry materiał. Tak, dobry materiał. Lubię szkło. Tak, lubię drewno. O, lubię metal. Ja też lubię metal. Nagle tak cisza zapadła się w gołębi. Już tak patrzą na was. O, ludzie! Metal, pany! Mają metal! Ludzie mają metal!
Widzę, że siadają wam te gołębie po prostu na burcie. Boż, zaraz, no to nie my. Metal! Daj metal! Nie mamy metal. Metalu! Metal! Daj metal! Nie mamy. Metal! 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 Daj metal! Tam jest! Tam jest! Nie metal! Pokażę metal! Na drugą łódkę. Bo... Widzicie, rzeczywiście podlatuje do tej drugiej łódki. To jest taka łódź motorowa. I widzicie, rzeczywiście, pierw jakieś lusterko wyciągają. Później, o Boże! Później okucie tej szyby takiej, ramę po prostu. Mhm. I jakieś poszczególne elementy. Ludzie krzyczą, odganiają mi. Majki, przyspieszamy! No to dajemy! Jesteście śmiercionośni! To twoje durne gołębie są śmiercionośne! To twojego ptaka się zaczęło wszystko! Dlaczego tak mówisz? Bo tak było! Nie... Sam ma rację! Dajcie mu spokój! Zawsze mam rację! Nigdy nie masz. Przestań na mnie krzyczeć! Nie krzyczę na ciebie, krzyczę obok ciebie! Wiosłujmy! Mam wrażenie, że naprawdę nie wiesz, co ty mówisz. A ty niby wszystko wiesz? Tak. No, to jedz tę wołowinę! Co? Nieważne, nie zrozumiesz! Wiesz, nagle podlatuje do ciebie ten gołąb. Zrozumiesz od ciebie, zrozumiem wszystko! Którego chyba już dobrze znasz. Mhm. Podlatuje do, na waszą łódkę, siada. Biorę go tak na rękę, jak wcześniej. Gru-gru. Gołębiu? Mówię tajnym hasłem. Gru-gru! Gru-gru! Gru! Gru-gru? Dobra. Jesteś z nami. Myślałem, że mnie nie zrozumiesz. Chyba cię zrozumiałem. Coś mam dla ciebie. Po czym sięgam do tego plecaka i urywam kawałek tej linki. Bambus! Bambus! Daję mu ten bambus kawałek. Widzisz, że on go to... Od razu go całego. To co? Gołąbku, powiedz mi, co tam się dzieje na wyspie? Skąd ty masz... Ciekawe, mojej matki. Gniazdo! Wielkie gniazdo! Baza! Wojna! Możemy tam wejść? Nie! A jak dam ci więcej? Tak! Dam ci bardzo dużo, jak polecisz na wyspę, powiesz, że będziemy i to wrócisz. Ale musicie... Nie! Gruchać! Będziemy robić gru-gru! Róbcie gru-gru! I pokazuję im gru, 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 gru! Gru, 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 gru! Gru. Jak gołębie! Dobrze. Dobrze, jak gołębie, gru-gru! To powiedz, że będziemy! Jak powiedzą gru, mów gru! Tylko raz? Gru-gru! Gru! Dobrze. I daję mu większy kawałek tego... Bierze, nagle tak, bierze skrzydło, by chciał ci coś pokazać. Mhm. Patrz, mewy! Mewy są złe! Śmieszki są wredne! One też bardzo... się słyszy taki... Jakbyś nabijały z was! A ja wolałabym z mewami! Dobrze, to na tej wyspie pokazuję tę, na którą płyniemy. Jesteś mewy są złe! Na który... Uważajcie na mewy! Gołbku. Gru! Gru! Uważajcie na mewy! Uważamy na mewy. To jest nasze gniazdo! Baza! Wojna! Dobrze! Gru-gru! Pomożemy wam! I odlatuję! Pomożemy wam! I widzicie, jak trzymam kawałek tego bikini jeszcze w ręce, którego nie zjadł gołąb. To było bardzo niepokojące, Oliwier. Czyż słyszeliście, co mówił? Gru-gru. O, to trzeba świętym ogniem spalić. Skąd ty masz te sznurki? Rzućcie proszę na śledztwo. Wszyscy? Może być jedna osoba. To ja nie rzucam. Ja mam 7. Umysł 4. Ja mam tylko 3. On ma 7. No to daj. Jeden sukces. Widzisz, są tam różne części, gdy podchodzicie bliżej. Nie wchodzicie już na wyspę, ale opuwacie ją. Ale jest jedna ogromna. To prawdopodobnie jest część jakiegoś statku powietrznego. Jest napis IEX4Z32. 4Z32. Mhm. IEX. Mhm. Rzuć proszę na pojmowanie albo analizę. Analizę miałbym 6, a pojmowanie miałbym też 6. No to co? 4, 5, 6. No to na pojmowanie. Nie jest jeden sukces. Jest to prawdopodobnie część statku magnetynowego. Mhm. Takie, które produkowane są w pętli. Być może się rozbił tu w okolicy, może takie złowisko, ciężko powiedzieć, przed nim przytaszczyły. No jest to w każdym razie taki statek duży, transportowy. Pokazuję im tamtą stronę, tam musimy podpłynąć. Co to jest? Ale to jest wielkie. Może tam jest w tym statku coś, co powoduje, że one są... Dziwne. Gadatliwe. Bardzo prawdopodobne. I
No ale musimy też uważać, tak? Pamiętajcie, jesteśmy po stronie gołębi. I widzicie nagle, jak gołębie jakby się chowają się. Wszystkie nagle w dół zlatują. I widzicie, że nad gniazdem przelatuje chyba sokół. On leci jakby dalej na północ. Na północny wschód chyba. Czy tam jest widzicie, że kilka mew porywa gołębie, które nie zdążyły wlecieć i też z nimi odlatują. Tam też jest jakaś wyspa? Tak, tak. Dobra, przybijmy tutaj. Chyba mamy przeciwników. Dawaj, Majki. Drift wiosłem. I przybijacie do tej wyspy z gołębiami, tak? Tak. Przybijacie, widzisz, że na brzegu, jakby zastępując wam wejście, pojawia się stado gołębi. Staję przed nimi, przed moją grupą, mówię, gru! Już tak się patrzą po sobie. Oni chyba nie gadają. Przybyliśmy wam pomóc. Gru! Gru! Gru, gru! Gru, gru! Dobra, gada. Kim jesteś? Oliver. Oliver, Oliver! Oliver, Oliver! Oliver! Od bambusa. Bambus! Gdzie jest bambus? Wyciągam resztkę tego bikini, rzucam im. Przecież od razu po prostu rzucają się na niego, zjadają te... W tym czasie ja podbiegam do statku, patrzę, czy tam da się wejść. Wiesz... A czy to jest tylko jakby fragment blachy, kadłubu, taki niewielki. Po prostu tam jest napis, to nie jest całość. Być może po prostu... Wchodzę. I widzisz tam masę patyków, kamieni, szkła, metalu, wszystko co po prostu się dało, budują ogromne gniazdo. Jeszcze takiego nie widziałaś. Opowiedzcie nam o wojnie. Wojna! Gołębie! Mewy! Wojna! Jastrząb! Co się... Uwaga! Start! Start! Wojna! Gołębie! Kiedy się zaczęła? Jak się zaczęła? Nie wiemy! Od początku trwa! Od zawsze! Wojna! Gołębie! Bambus! Bambus! Oliver, ty się z nim najlepiej dogadujesz. Będzie później, Bambus. Gdzie Bambus? Później. Gdzie? I pokazuje na plażę. Czy one lecą tam? A chcesz, żeby leciały? Tak. Okej. Okay. Nie, muszą nam pomóc. Przecież odlatują. Bambus, bambus! Odlatują rzeczywiście. Co ty zrobił? Cała chmara poleciała w kierunku plaży. Możemy sprawdzić, co jest w tym gnieździe. No dobra, zanim wrócą. Szybko. Oby wróciły. Tymczasem przyczesując gniazdo. Niestety, żadnych wartościowych rzeczy. Co śmieci po prostu? To po prostu kupa złomu! Nic tu nie ma! To musimy na tę drugą wyspę, gdzie ten wielki ptak tam leciał. Sami? Patrzę, czy są to, nie wiem, coś a la proca, coś, z czego można strzelić do jastrzębia. Kamienie. Nie no. Gołębie jednak nie używają proc. No, ale gałęzie w tej formie mogą być, więc można coś takiego spróbować pozbierać i poskładać. Mamy jakieś powiośle w razie czego. No ja to bez tak. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ja biorę metalową rurę. Niewątpliwie się tutaj znajdę. Tak, metal, jedna. Metal. Biorę ten metal, biorę mojego brata metala. I z dwoma metalami jesteś gotowa na wszystko. Jestem gotowa. Nie biorę, biorę trochę kamieni do plecaka i tyle. A ja spróbuję znaleźć jakieś parę gałęzi, żeby faktycznie tą procę przynajmniej z jedną problemu. Zrobić. Tak, żeby coś tam połączyć. Dobra. Może tak bikini. Trzymaj Oli procę, masz kamienie, ja będę walczyć noże. Jak rzeźnik. No to co? Na tę kolejną wyspę. Tia. Płyniemy. Czy czekamy, żeby gołębie nam pomogły? Daj spokój. Trochę mini zanim wrócą. Patrzę, czy rzeczywiście są daleko, czy już wracają może? Krążą już nad tą plażą. No, słyszycie jakieś takie stłumione okrzyki? Krzyki. Nie z daleka. Dobra, płyniemy. Metal to wojna. Płyniecie. Trochę wam zajmuje ta druga wyspa kawałek dalej. W końcu jednak widzicie tam rzeczywiście wrak statku transportowego, magnetynowego. Być może tego, z którego znaleźliście części. Ciężko jednak wam to wszystko ogarnąć. Maszyna rzeczywiście jest niekompletna, zniszczona. Troszeczkę tutaj już leżała. Widzicie, że ze środka
jest to jakieś dudnienie jakiejś maszyny. Coś tam pracuje miarowo, jakiś być może silnik, ciężko powiedzieć. Czy mewy nas obserwują? Oczywiście, widzisz, że łapają, krążą i czym bliżej jesteście wyspy, tym te mewy bliżej was, ale nie reagują jeszcze. Trzeba będzie jakby to wręcz włączyć. Czekały nas tak. Patrzę, to jest wszędzie. Gdzie jest generał? Nie widzisz. Staję na łódce, jakby czując, że to jest moja chwila. Rozkładam ręce na boki. Mewy! Szlachetne mewy! Wysłuchajcie mnie! I widzisz, że ty zaczęłaś się te mewy? Przepraszam, że takie... I nagle te mewy wszystkie na was po prostu pikują w dół praktycznie. Gniazdo gołębi jest puste! Krzyczę! Zdrajca! Ale nie reagują. One lecą prosto w was. Ja szybko się rosło! Nie, trzeba dobić to. Ty walcz, ja będę w takim razie wiosłować jak najszybciej, żeby dobić do brzegu. Praktycznie przy brzegu. Aha, jesteśmy przy brzegu. No to dobra, to też chwytam wiosło w takim biegacie razie. Biegacie na wyspę. I pytanie, czy walczycie z mewami, czy biegniecie to? Nie. Biegniemy do maszyny. No. Tylko się odganiamy, próbujemy tak, odganiamy się dokładnie. Wiosłami. Jak w ptakach. No. Poproszę rzut tylko w takim razie na siłę. Każdy? Czy? Każdy. Jeżeli się nie uda, to niestety będzie zranienie. Trudno. Siła i ciało. Jest jeden sukces. Jest sukces! Jest! Jest jeden sukces. Nie ma sukcesu! Możesz forsować. No. Co to, jak to działa? Jeżeli się nie uda, no to... będzie gorzej, tak? Forsuję! Albo po prostu możesz użyć swojej dumy, jeżeli jest ona w jakiś sposób powiązana. Że wszyscy mi ufają? No nie. Albo po prostu szczęścia. Dobra, to ja użyję punktu szczęścia. Okej. Okay. Wtedy masz jakby ten jeden automatyczny sukces, dobra, który ci pozwala wbiec. Dosłownie zamykasz drzwi i słyszysz tylko takie dziobo po prostu. I widzisz rzeczywiście, te dzioby przebiły metal. To nie są zwykłe dzioby. To nie są zwykłe mewy. Dobra, coś tu bucza! Co tu buczy? Rozglądamy się. Rozglądacie się, jesteście w jakimś statku. Widzicie dwa fotele, kapitana i nawigatora. Widzicie maszynę wielką, która prawdopodobnie modyfikuje te ptaki. Jest tam masa kabelków, coś działa, buczy. Ciężko powiedzieć nawet, jak to działa. Widzicie też drabinkę na górę i uchylony właz, przez które te ptaki prawdopodobnie były wypuszczane, i drzwi do jakiegoś składu. Prawdopodobnie jakiś magazynek taki typowo w takich kombajnach, jak ktoś dłużej pracował, to tam po prostu trzymał czy jedzenie, czy jakieś tam ziarno, czy co tam. Chloe podchodzi. Patrzy na maszynę. I ona tam... Widzisz, że wyskoczył łamewa z nim. Jak wygrała z ojcem baseballa. I strącasz ją bez problemu. Widzisz, że gdy ją tak trzepnęłaś, ona coś ma wszczepionego, jakiś chip w głowę. Patrz ją. Ona nie żyje już. Zabiła się. I wtedy słyszysz, szpony uderzają po prostu o przednią część maszyny. Wyłączmy widzisz maszynę. Orła, sokoła. Nie wiesz, co to jest, ale to jest ogromne. Po prostu gigantyczny. Widzisz tutaj, nie dość, że ma coś przyczepionego do głowy, to widzisz jakiś taki wizjer zachodzący na oko, niczym Vegeta. Po prostu jakieś takie, pojawiają się jakieś cwerki. Chyba cię namierza. Po prostu ta metalowa rura idzie... On jest na zewnątrz. O rany. Dobra, nie szkodzi, to jeszcze szybciej! Najpierw maszynę! Maszyna, oczywiście, że tak. Maszyna ma zostać... I tutaj rozgrywamy ten główny konflikt. Jak on działa? Jak on cię macze? Powiedz. Każdy z was ma turę, akcję, czas nieograniczony. Filmowo potraktujcie to. Mhm. Ważne jest to, że musicie osiągnąć pewną liczbę sukcesów, by pokonać przeciwnika, unieruchomić maszynę i to,
Jaki będzie efekt końcowy, zależy będzie od tego, ile sukcesów wy będziecie mieli. A w ciągu kolejność jego... jest dowolna. Mhm. Jedną turę macie, jakby jeden rzut. Musicie tak to wszystko... Każdy ma jeden rzut, czy tylko jedna osoba ma jakby... Każdy ma jeden rzut. Mhm. Możecie power gamingować tutaj. jakieś użyć tego, co chcecie. Ja was nie ograniczam. Wy powiedzcie mi, co się wydarzy, co chcecie zrobić i rzućcie. Oliver na pewno będzie biegł, żeby wyłączyć maszynę. Mhm. I z czego to będziesz chciał robić? To chcesz ją po prostu wyłączyć... Czy przeprogramować? Wiedząc, jak ona działa, przeprogramować, czy po prostu chcesz coś zrobić, nabdryngolić i... Ja chcę ją wyłączyć. Ja chcę, żeby ona nie działała, ale nie chcę jej psuć. Dobra, chcesz ją po prostu wyłączyć. Bo tak, żeby osiągnąć ten wasz sukces, taki założenie główne, czyli powstrzymać to wszystko i się uratować, potrzebujecie 12 sukcesów. Za jednym turem, na jednej turze. Wszystkimi rzutami. Wszystkimi rzutami, dlatego pomyślcie, jak możecie sobie podpowerować wasze rzuty. No ja mogę wyłączyć. No to jest dumę. Poziom zagrożenia tutaj jest trudny, tak? To nie jest byle co. Mhm. Możecie też użyć punktu szczęścia, forsować, albo zrobić cokolwiek innego, wykorzystać przedmiot, dla niego też macie dodatkową kość. Tak. Zostawiam to wam. Opisujcie teraz, co robicie. Tak, tylko żebyśmy plus... Okej, dobra. Mhm. To ja, Oliver zajmie się rzeczywiście wyłączeniem maszyny. Na pewno, bo ma lupę. Przeczytał wszystkie książki z literatury młodzieżowej w bibliotece, a tam na pewno było mnóstwo przykładów. Maszyn. Tak, oczywiście. No zna się na analizie i na technice, tak? Więc jakby tutaj będę chciał to wszystko wykorzystać. Proszę o rzut w takim razie. Zobaczymy. Tak, technika plus analiza to jest 6. Plus 2. Plus 2 za lupę. A duma przeczytałem, to daje mi ile? Jeszcze dwie kości, czy daje mi jakiś sukces? Wiesz co, duma, zaraz ci powiem. Pytałem się, czy przerzut, ale nie jestem teraz pewien. Dobra, teraz zobaczymy. Widzicie, ile Oliver z lupą... Dumę używasz tylko wtedy, kiedy się nie udaje. Okej. Okay. 8 kości to nie jest tak dużo. Zarzucaj. Raz, dwa sukcesy. Dobra. Sam tymczasem ściąga specyfikę. Czekaj, bo myślę, czy... No. Bo mogę przerzucić z dumy. Jakąś kość, ale to sprawdźmy spokojnie w zasadach, żeby mieć jakby... Przejdźmy do Adriana, a... Dobra. Sam tymczasem ściąga swoją gitarę, swój przedmiot, lekko brzdękając, zaczyna robić to, co umie najlepiej, czyli mówić, co kto ma robić. Skoro Oliver zajął się maszyną, Chloe, ty mu pomożesz, a ty będziesz stał na czatach z metalem i używał metalu przeciwko ptakom. Aha, to mam 3 takie. Dobra, może tak być. Chociaż lepiej wyglądać. Wszyscy mi ufacie, więc wszyscy uczynicie tak, żeby było dobrze. Czy ty nic nie robisz, ty nie rzucasz? Rzucam za przewodzenie. Przewodzę wam, czyli mam Bart. 3 plus 5 plus brzdęki mojej gitary i jeszcze będzie sukces z dumy. Ale? Dobra, nie, chciałem podpowiedzieć, ale nie będę podpowiedział. Podpowiedz! Nie. Bo o, matko! Ale nie, z fabuły mieliście wskazówkę. 3 sukcesy plus dumy. 1 z dumy, więc 4. Czyli mamy na razie 7. Ale wam się przypomina, że ornitolog coś mówił o słabości ptaków. Ale teraz słuchamy, co robi Chloe. Chloe wyciąga kajdanki. Zakłada na tę rurę, tak żeby rzeczywiście było to bardzo ruchome, żeby nie musiała tego po prostu jasno trzymać w rękach. Po czym zaczyna tym wymachiwać i po tym metalu zaczyna wybijać rytm. Po prostu. Jaki rytm? No jak to, jaki rytm? Tego wspaniałego, ohydnego boogie-woogie, które musieliśmy słuchać.
I robi to silnie, tak żeby... Ale czy ona zna ten rytm? Czy ona słucha takich piosenek? Nie, ale to było tak złe, że wryło jej się w umysł. Także nawet pędza się głowa po prostu. To było tak złe, że nie może tego zapomnieć. Czy to umysł? I pojmowanie? Nie, taniec, ona tak? Silnie to robi. No ona wali, no tak, dobra. Wybija ten dobra, rytm. Dobra. Silnie. Silnie wybijasz rytm, to nie no. No silnie, no bo no to tak, jest silny rytm. No, no. Silny rytm, no. Dobra, plus jeszcze kajdanki. Okej. Okay. I zużywam szczęście. Ile wy macie szczęścia na razie? W sensie... Jeszcze wasze? Jeden w razie czego. Ja mam jeszcze dwa. Spokojnie, żeby się znaczy, punkt szczęścia dopiero porzucę. A, dobrze, dobra. O mój Boże, jest jeden. No i mamy 8. I możesz teraz właśnie zrobić sobie forsowanie na przykład. To... Albo... No jak tam... Okej, ale moja mama pracuje w pętli. I... To jest... A Chloe jest z tego dumna, że ona pracuje w pętli. A ja jestem dumna. Dobra, to jeden dodatkowy sukces możesz mieć, tak? Ale... Czyli mamy 9? Mm-hmm. 9, czyli brakuje 3. I teraz za punkt szczęścia przerzucasz wszystkie kości bez sukcesów. Dobrze, o. To tak zrobimy. Mm-hmm. Dobra, to w tą stronę. O, przez chwilę popadła, wiesz... Co ten rytm? Co? Nie ten rytm, wiesz... mój Boże, nie słuchaj, jak takiej muzyki... Wiesz, zaczęłam szukać w głowie... jak ty tak brzmiało? Rzeczywiście, nie ten rytm. Zaczęłaś jakieś swoją piosenkę jakąś. Nie, to jest no future! Okej, okay, tu już jest lepiej. I są jeszcze dwa dodatkowe. Super. Czyli cztery. Czyli cztery. Mhm. I zostaje Mike. W takim Mike. Razie, skoro sam polecił, żebym miał na czatach stać i bronić w razie czego pozostałych. Tutaj lepiej by było, żebym pomagał Oliwierowi, bo mam za to jeszcze dodatkową dumę, ale w takim razie może być szerzej. Postaram się wykorzystać te swoje miejscami kocie ruchy, w których jestem dość dobry i oczywiście nóż sprężynowy od wujka Dave'a, żeby tutaj po całości bardzo sprawnie i w rytmie tego przeklętego kawałka, który dzisiaj usłyszałem i też mi nie daje spokoju, zadawać ciosy ewentualnie ptakom, które podchodzą do nas w tej okolicy. Więc tak, ciało plus ruch. Są, tu będę miał jedynkę i jeszcze dwie za nóż sprężynowe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dwa sukcesy. Czy to już nam wystarcza? Na styk. 13 sukcesów. Na styk. 13, nie mam 13. O jeden więc. Tak, tak, tak. To, mówię, jest to jest wiesz, to nie jest wiesz. 20. Nie jest 20, tak. Udaje się wam, rzeczywiście. Maszyna wyłącza się nagle. Słyszysz jakieś takie. I prawdopodobnie po prostu przez te uderzenia, te wibracje wprawiły całą tą maszynerię w ruch i spadł maszt, który wysyła najwyraźniej jakiś sygnał do tych ptaków wszystkich. Widzisz, mewy i sokoł odlatują. Sokół, widzicie, jeszcze zatacza kilka takich groźnych okręgów na niebie. Jakby chciał wam dać do zrozumienia, że on Bucer jeszcze wie. Dokładnie, Bucer odlatuje. Wyciąga nóż i widzę cię. Jeszcze się policzymy. Będziesz moją ofiarą. Nagle widzicie, te drzwi tego schowka się otwierają. Wypada, widzicie, taki lekko zaspany... to jest to Donald Dixon. Kojarzycie go. Co się wydarzyło? Podnoszę wiosło. To my pytamy, co się tutaj wydarzyło. I tutaj zostawiamy tą scenę. Dalej toczyło się jak podczyło. Nikt oczywiście niestety wam nie uwierzył. Oprócz babci bliźniaków. Że uratowaliście świat przed inwazją krwiożerczych ptaków. Co gorsza, pod domem Sama, na drzewie przy jego domu, pojawiło się jakieś wielkie gniazdo. Co jakiś czas widzisz, że pojawia się tam właśnie ten sokół. On patrzy często przez okno twojego pokoju, jakby chciał ci dać do zrozumienia coś, ale nic nie mówi. Po czym odlatuje i przez kilka dni znowu go nie ma, po czym znowu się pojawia, by przypomnieć tobie o swojej obecności. Powiedzcie mi, scena wasza, wracacie po całym tym dniu do domu i co się dzieje, jak rodzice przepracowali ten dzień?
Co się wydarzyło? To jest dobre pytanie. Co się wydarzyło? Co, bliźniaki wracają. I Chloe jest przerażona, że ona rzeczywiście będzie musiała się wyprowadzić. Bo tak jak zawsze narzeka na swojego brata, że jest niesprawiedliwie traktowana, że w ogóle wszystkich nienawidzi, to jadąc tym autem spoglądała na swojego bliźniaka i odczuwała straszliwy smutek. W momencie, w którym weszła i widziała swoich rodziców, którzy... Wysiadacie z samochodu, właściwie wasi rodzice, przytuleni do siebie, jak gdyby nigdy nic, machają wam jeszcze, gdy podjeżdżaliście w ogóle i wchodzicie w progu, tata. Przemyślałem, kochanie, twoje słowa. Zmienię pracę. Będę szefem ochrony w pętli. Mama mi to wszystko dzisiaj załatwiła. Nie powinienem mieszkać tak daleko. Przepraszam cię, cię przytula. Mama taka... Pa, Tom! Pa! Naprawdę? Uśmiecham się od ucha do ucha i momentalnie zamieniam się w swoją tradycyjną kamienną twarz, jak tam chcecie. Ale oczy mi się iskrą z zadowolenia. No, będziemy musieli tego twojego chłopaka zaprosić na obiad, żeby wiedział, jakie są zasady postępowania z moją córką. Co już? Ja też przemyślałam, co mówiłeś, tato. To koniec. Między nami. Między mną a samym. W sensie. To się nie uda. Ja jestem z dobrego domu. Skrzywdził cię? Nie! Ja sobie z nim pogadam! Nie! Widzę, że po prostu bliżał. Od razu po prostu ruszył tylko w kierunku swojego pick-upa. Ej, poczekaj. Nic się mówiłem. Przecież mówiłem, że nic się nie stało, no. Ma swoje tamte dni. Ty już poszedłeś, obrażony. Ja tylko zrobiłem minę, nie poszedłem. A myślałem, że zrozumiałem, że takie wiesz, takie, a co róbcie jak chcecie i idziesz. Nie, kamienna twarz. Ojciec i tak niestety odjechał. Tato! Zostaw go! No cóż. Ja go kocham! Tutaj tata sama pyta się, czy cię podrzuci do domu, czy... Nie, ja sam pójdę. Ja dziękuję panu bardzo, ale ja sobie zrobię spacerek. Tak sobie. I jakby... A gdzie ty właściwie mieszkasz? Niedaleko. Dam radę. No i cię, widzisz, wysadza po prostu na stacji paliw. Mhm. Zupełnie nie w tą stronę. Ja mu jakby dziękuję i tak bardzo... bardzo gremialnie. Niemalże mu się kłaniam. Po czym... Patrzę, że mam jeszcze te $2. Czy na tej stacji mnie znają, że kupuję coś dla rodziców? Oczywiście. Więc jakby ten biedny Oliver wchodzi na tę stację paliw, kupuje jakiś... Ile mu na piw tam starczy, to tyle kupuje. Chowa to do plecaka, tak żeby jeszcze książki gdzieś mniej więcej opuścić i nie wiem, schować. I wracając do domu okrężną drogą, jak tylko może, sobie tam śpiewa swoją ulubioną piosenkę pod nosem Take On Me, takim drzewnym tonem, przed oczami mając Majka, no i gdzieś tam nagle z tyłu sama. Rzeczywiście dochodzisz na te osiedle przyczep kemperowych, za niewielkim wzgórzem. Widzisz ojca rozwalonego na leżaku po prostu, noczy mogi w jakimś basaniku. Tak. Mówię, cześć tato. Mam dla ciebie prezent od pana Mura. Od Mura? No, kazał pana cię pozdrowić. No i dobrze, no. Kiedyś graliśmy w futbol. Powiem cię, ale nie dzisiaj, bo mi się nie chce. Dobrze, potem poczekam na twoją opowieść. No i jakby wyciągam mu ten czteropak tych piw. Miłego dnia, tato. No i sobie poczytaj. No, pójdę. Wziąłem ci ulotki na stacji. Dziękuję. Rzeczywiście widzisz tam na łóżku porozrzucane jakieś tam papiery, które ci przynosi, żeby zagłuszyć jakoś takie swoje te wyrzuty sumienia. Ja bardzo ostrożnie zamykam swój pokój, kładę gdzieś z boku plecak, patrzę, czy moje łóżko jakoś w ogóle było poprawione od mojej ostatniej wizyty. Nie. Po czym
Oliver popoli tam się wchodzi pod kołderkę i po prostu idzie spać. Pochlipując. Tutaj samie dojeżdżasz do domu. Ojciec właściwie taki zadowolony dosyć. No, to się uspokoi przynajmniej. Co się uspokoi? No nie, nic. Dalej nie ma wieści o mamie? Okay. No, nie, no. Będę jutro jechał do pętli się zapytać. Nie, pewnie. Sam jakby tam rób co chcesz, mnie to nie obchodzi, tak? Nie, to jak coś tam to, no, to powiedz, czy coś tam, no. I to właściwie jedziecie taką okrężną drogą, zajeżdżacie jeszcze po jakieś tam burgery. To lubi gotować, ale przeważnie zostawia to na dziękczynienie, kiedy jedziecie do ciotki. Mieszka w Vegas, więc tam mówi, że są najlepsze indyki. W każdym razie w końcu dojeżdżacie. Z tym, że widzisz, przed waszym domem jest radiowóz. Wiesz, tak tato? Patrzy się na ciebie. Twój tata? Sam? Ja nic nie zrobiłem. Czemu to zawsze muszę być ja? I tam? Tak się odwraca tak niepewnie. I tam? Co? Tato! No weź, no co miałem zrobić? Wiesz, tak wychodzi. Widzisz po prostu ojca opartego o maskę. Sam. Musimy porozmawiać o zasadach. Tak, panie Rogers? Pokaż ręce. Nie tak. Płasko. Czemu są zakrzywione? Nie umiesz ich prosto trzymać? No trzymam prosto! Zginęłeś się od macania ludzi? Jakiego macania? Moją córkę macasz! Nie zgodziła się i ją rzuciłeś, tak? Nieprawda! Zgodziła się? To ona mnie rzuciła! Bo jest ta! A to dobrze! Niezależna! Widzisz, że wsiada do samochodu, odpala silnik i odjeżdża. Wiesz, tak... Twój dziecko tak stoi? Co to było? Myślałem, że ty mi powiesz. Nie wiem, wpada jak do siebie wpada. Tak się nie robi. No. Zresztą to moje życie. No. Chodź, puszczę ci kasetę z finałem Ligi Uniwersyteckiej. No, miałem takie przyłożenie, powiem ci, przebiegłem 20 yardów. Czterech karków na plecach było. A i ciągnąłem ich jak wół. Chodź, zobaczysz. Wiem, że lubisz ten fragment. Tak, tato, jest najlepszy. Gdzieś tam inny skaczał. Z opuszczoną głową, ale idzie za ojca. Jest, znowu kaseta. Zamknij się i to. No przecież lubisz ten fragment. Uwielbiam. Idzie rzeczywiście po drodze, wstępując do lodówki, wyciągając zimną kolę. Siada przed tym telewizorem i myśli o kolejnych chwilach spędzonych z przyjaciółmi. A po okolicy roznosi się z Rain and Blood Slayera, który jest najmożliwy, najgłośniejszy w efekcie z piwnicy u babci. Słychać jeszcze tą maszynkę do mielenia. Tak. Do rytmu. Dziękuję w takim razie za sesję. Jeżeli wam się podobało, to komentujcie, piszcie. Być może nie będzie to ostatnia sesja Tajemnic Pętli, ale jak to bywa z tajemnicami pętli, zobaczymy. Gru.